Pojawiliśmy się w gościnnych progach salonu Liberator, aby przeprowadzić eksperyment. Eksperyment związany z nową usługą Consalnetu, bezpieczny motocykl. Ale najlepiej opowie o tym Paweł. Paweł, jak to jest, kiedy ten motocykl znika nam spod domu, ukradziony w sposób bardzo sprytny, czyli ktoś, nie wiem, dorabia kluczyk, odjeżdża tym motocyklem. Co się dzieje? Okej. Okay. W takim wariancie, jeżeli ktoś niestety ukradł nam na przykład kluczyki i odjechał na motocyklu, jeżeli właściwie zauważy, że do takiego zdarzenia doszło, telefonuje natychmiast na stację monitorowania Consalnet i stacja podejmuje odpowiednie działania. Ustala oczywiście, gdzie jest ten motocykl, co się z nim dzieje, tędy się porusza, dokąd dojechał i natychmiast, jeżeli jest taka potrzeba, wysyła załogę interwencyjną Consalnet, żeby dotarła na miejsce i zabezpieczyła ewentualnie obiekt tak, żeby już, tak powiem, nic złego się dalej nie mogło z nim dziać. Czyli motocykl odzyskujemy w ten sposób, bo ekipa pewnie zdybie złoczyńcę i motocykl zabierze. Tak, dokładnie. Przeważnie tak się to właśnie odbywa, że docieramy na miejsce, jesteśmy w stanie zabezpieczyć ten obiekt tak, żeby można go było zwrócić właścicielowi. Rozumiem, że po takiej informacji człowiek, który ten motocykl zauważył jego zniknięcie, zgłasza go do was, to jest reakcja bardzo szybka i wy już widzicie na swoich ekranach, gdzie ten motocykl jedzie, gdzie on się zatrzymuje, znacie jego ostatnie położenie. Tak, dokładnie. To jest, wszystko dzieje się online. Na bieżąco docierają informacje z motocykla o jego pozycji, także jesteśmy na bieżąco w stanie widzieć jego dokładne położenie. No i teraz druga możliwość. Motocykl ginie w taki sposób, że nie wiem, podjeżdżają do niego, po niego z przyczepą, wywożą, właściwie nic o tym nie wie. I wtedy co się dzieje? Wtedy czujnik zainstalowany w motocyklu automatycznie jest w stanie wykryć to, że motocykl zmienił swoje położenie. To położenie jakby wykrywane jest we wszystkich trzech płaszczyznach, więc każda zmiana położenia, czy to przechylenie motocykla, wprowadzenie go, próba prowadzenia na wózek, na lawetę, generuje alarm. Czyli to się nazywa naprawdę bezpieczny motocykl. Dzięki Ci bardzo, Paweł. Jeżeli chcecie spać spokojnie, wiedzieć, że Wasz motocykl został tam, gdzie go pozostawiliście na noc, czy pod jakimś lokalem, zastanówcie się nad założeniem tego urządzenia. Specjalnie go nie pokazujemy, żeby złoczyńca nie mógł do niego za szybko dotrzeć. Zatem pomyślcie. Dzięki bardzo, Paweł. Dziękuję.